Witamy serdecznie, Jadwiga. Julian. Może najpierw chciałam Was bardzo zachęcić, żebyście nas wysłuchali, ponieważ rolnictwo to jest taka dziedzina, która jest kluczowa do przeżycia człowieka, tak? Rolnictwo. Rolnik nie wytwarza żywności, nie produkuje żywności, tylko ją wytwarza z sercem. To jest prawdziwy rolnik. Wytwarza ją żywność sercem, dbając o środowisko, o ziemię, dbając o to, żeby ta żywność była zdrowa, żeby służyła zdrowiu człowieka. Nasze jedzenie, jedzenie naszych dzieci ma być dla nas lekarstwem, a nie trucizną. Tymczasem, niestety, najczęściej jest tak, jak w filmie pod tytułem Zanim przeklną nas dzieci. I ja tutaj zaczytuję fragment z tego filmu. Ołów, kadm, azotyn, nitryt, rtęć, pestycydy, wzmacniacze smaku, przeciwutleniacze, konserwanty. To nie przepis na mieszankę wybuchową. To tylko niektóre ze składników przeciętnego obiadu, składającego się z zupełnie normalnych produktów. Fasolki, kiełbasek, chleba, sera, wody. Nie zdajemy sobie sprawy, w jaki sposób i przy użyciu jakich chemikaliów produkuje się dziś żywność. Każdego roku w Europie na choroby wywołane wpływem środowiska i żywności umiera 100 tysięcy dzieci. Jak twierdzą naukowcy, dzieci, które przychodzą dziś na świat, to pierwsza generacja, która nie będzie tak zdrowa jak rodzice. No i bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. Powtarzam tytuł, Zanim przeklną nas dzieci. Reżyser odwiedził mieszkańców małego francuskiego miasteczka, w którym burmistrz rozpoczął akcję uświadamiania mieszkańców. Nie poprzestał na teorii. Postanowił, że dzieci w szkołach będą jadły obiady przyrządzone wyłącznie ze zdrowych, ekologicznych produktów. Wkrótce oczywiście zatem pociągnął inne inicjatywy, inni poszli jego przykładem. No a przy okazji też dowiadujemy się o dramatach rodziców, których dzieci poważnie chorują w efekcie odżywiania żywnością złej jakości oraz zanieczyszczeń środowiska. No i tak sobie myślę o tych polskich dzieciach, które niestety w większości szkół jedzą właśnie takie ubogie i zatrute jedzenie, że to od nas, rodziców, zależy, żeby nastąpiła w tych szkołach zmiana. Również od nas, rodziców, zależy, co dzieci mają na talerzach. Tymczasem każde dziecko potrzebuje zdrowego, wartościowego pożywienia, aby wyrosnąć na zdrowego i silnego dorosłego. Czyli obowiązkiem nas wszystkich jest zapewnienie dzieciom na co dzień świeżej, lokalnej, wartościowej żywności. Podkreślam, lokalnej. Mamy jeszcze w Polsce ponad 1 000 000 małych i średnich gospodarstw, które są gotowe wytwarzać dobrej jakości żywność, jeśli tylko znajdą się konsumenci, którzy będą tą żywność od nich kupować. Jak wiemy, większość produktów żywnościowych dostępnych w dzisiejszych sklepach, hurtowniach czy nawet małych sklepikach nie odznacza się dbałością o jakość i wartość. Przeważa żywność nadmiernie przetworzona, zawierająca zbyt dużo cukru, słodzików, konserwantów, barwników i innych dodatków chemicznych. No i oczywiście do tego dochodzi jeszcze żywność genetycznie zmodyfikowana. Tymczasem badania, które przeprowadzono w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, wykazały, że dzieci, które są odżywiane dobrej jakości żywnością, wykazują się dużo większą koncentracją, mniej chorują i nie mają skłonności do nadwagi. A więc rozważcie Państwo, czy lepiej inwestować w lekarza, mieć ciągłe stresy,
że dzieci chorują, czy lepiej po prostu zadbać o to, żeby dzieci miały dostęp do dobrej żywności, żebyście wszyscy mieli dostęp do dobrej żywności. No nie wolno nam oszczędzać na zdrowiu naszych dzieci. Wczesne lata życia to okres, w którym wartościowa zdrowotnie energetycznie żywność ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, dla rozwoju psychicznego i duchowego, dla życia człowieka. Także kochani rodzice, kochani nauczyciele, w waszych rękach zdrowie naszych dzieci, w waszych rękach decyzje. I prosimy, podejmijcie te decyzje tak, żeby były one najwłaściwsze. Teraz Julian powie dalej, nam ukaże, jak wygląda sprawa z tym rolnictwem, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, dlaczego jest ważne to, żeby wspierać lokalnych, dobrych rolników i jaką olbrzymią wartością jest ta żywność, którą oni wytwarzają. Dzień dobry, panie Sławo. Juliana Sekwania. Sterile and dying soils are endemic wherever industrial agriculture has taken hold. With its systematic monoculturalization of traditional rotational farming practices, also its indefensible imprisonment of millions of farm animals for the factory-style mass production of the cheap food that lines the shelves of supermarket chains across the world. Jałowe i umierające gleby to zjawisko endemiczne wszędzie tam, gdzie pojawiło się przemysłowe rolnictwo ze swoją syntetyczną monokulturowością w miejsce tradycyjnych rolniczych praktyk opierających się na płodozmianie i rotacji ziem uprawnych. Inną jego cechą jest nie dające się usprawiedliwić więzienie milionów zwierząt hodowanych w fabryki i zakładach produkujących na masową skalę tak zwane tanie jedzenie, które zapełnia półki supermarketów na całym świecie. A powerful lobby of transnational seed and agrochemical corporations have teamed up to establish a controlling influence within the globalized food, seed and animal feed industry of today, with direct links to government institutions and large supermarket chains. The European Union's common agricultural policy plays along with this corporate power base. It ensures that 80% of agricultural subsidies go to just 20% of the farmers, the largest and most exploitative operators. Ponadnarodowe korporacje zajmujące się produkcją nasion i środków chemicznych połączyły siły, aby uzyskać dominujący wpływ na dzisiejszy zglobalizowany przemysł produkcji żywności, nasion i zwierząt. Mają one także bezpośrednie przełożenie na sieci wielkich supermarketów i instytucje rządowe. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej idzie na rękę postulatom korporacji. Gwarantuje ona, że 80% dotacji dla rolnictwa dostaje się w ręce 20% rolników, wielkich gospodarstw, którzy są właścicielami największych i najbardziej szkodliwych dla przyrody gospodarstw. Now that most of the food resulting from this process is being slowly recognized as nothing more than a pale imitation of the genuine article, we can assume that the time is ripe for a renaissance of fresh, local, seasonal, and flavorful farm produce. The totalitarianism of homogenized, sterilized, and utterly bland dairy, vegetable, meat, and grain products is simply a mirror of the production systems that grow and process them. They are two halves of one abysmal whole, proudly washed, polished, and tenderized for our instant consumption by the cling-filmed hands of the hypermarket global food giants.
a więc punkt zwrotny. Teraz, kiedy powoli zaczyna wychodzić na jaw prawda o tym, że efekt końcowy obecnego systemu produkcji żywności to jedynie mdłe podróbki oryginałów, wydaje się, iż nadszedł czas na renesans świeżych, lokalnych, sezonowych i smakowitych produktów rolnych. Totalitarny system zmuszający nas do spożywania homogenizowanych, wysterylizowanych produktów mleczarskich, warzyw, mięsa i zbóż jest prostym odbiciem ich systemu produkcji. Oba są jak dwie połowy tej samej złowrogiej całości. Dumnie wymyte, wypolerowane oraz spulchnione serwowane są do natychmiastowej konsumpcji przez opakowane w folię dłonie globalnych gigantów rynku żywnościowego. Agricultural production and environmental care, as has already been said, are inherently inseparable. Leading on from this recognition, let us also include human, animal, and indeed all living beings' health and welfare as being equally part of the same inherent interconnected process. Lady Eve Balfour, founder of the Soil Association, observed that the health of soil, plant, animal, and man is an inherently inseparable part of one dynamic cycle. Once any link in the chain is broken or denatured, all other components are obviously also affected, or should we say infected. This is such a fundamental principle that it deserves special cognizance, informing as it does the very essence of a true understanding of how terrestrial elements interact and affect each other within the constantly evolving chain of life. Tak jak stwierdziliśmy uprzednio, produkcja rolna oraz ochrona środowiska są ze sobą nierozerwalnie związane. Wychodząc od tej konstatacji, dochodzimy do wniosku, że także zdrowie i dobrostan ludzi, zwierząt oraz wszystkich żyjących istot są częścią tego samego, nawzajem się przenikającego procesu. Jak zauważyła Lady Eve Balfour, założycielka Soil Association, czyli Stowarzyszenia Soil, Ziemia, zdrowie gleby, roślin, zwierząt i człowieka to integralne części tego samego dynamicznego cyklu. Kiedy jedno z ogniw, czyli albo gleba, albo roślina, albo zwierzęta, albo człowiek jest chory, jedno z ogniw tego łańcucha zostanie zerwane lub wynaturzone, wtedy także pozostałe są tym dotknięte lub skażone. Ta zasada ma fundamentalne znaczenie, iż zasługuje na specjalne podkreślenie. Pozwala ona bowiem zrozumieć całą istotę interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami podlegającego stałej ewolucji łańcucha życia. Tyle od Juliana. Ja jeszcze na zakończenie chciałam Was zachęcić do, tak jak w poprzednim odcinku, w poprzednim spotkaniu, do tego, żebyście sami wysiewali nasiona i hodowali je. Nawet jak mieszkacie w mieście, nie macie kawałka ziemi, to można to zrobić na parapecie okiennym, w doniczkach, w różnego rodzaju pojemnikach, na balkonie. A pomidor to jest taka wdzięczna roślina, która rośnie łatwo, a potem ma takie piękne, smaczne owoce. Nasiona sieje się najlepiej w marcu, można jeszcze w kwietniu. Można siać, tak jak mówiłem, do doniczek, skrzynek, do inspektu. Muszą mieć ciepło, powinny mieć dobrą, żyzną glebę, najlepiej żyzną glebę kompostową, ale można na przykład zebrać taką kopułkę zrobioną przez kreta i to jest bardzo dobra ziemia.
Nasionka sadzimy na powiedzmy 1 cm, robimy dziurkę i sadzimy na 1 cm punktowo. No i potem bardzo, bardzo o nie dbamy, podlewamy i jak po powiedzmy 10-2 tygodniach wyrośnie mała roślinka, wyrośnie ich kilka, to można je rozsadzić pojedynczo i dalej hodować, dalej podlewać, dbać o te roślinki. No i na końcu, w zależności od tego, gdzie docelowo chcecie te pomidory wysadzić, wysiać, czy one będą na parapecie, czy będą na balkonie, czy po prostu na kawałku pola, które macie, trzeba je delikatnie razem z tą ziemią wyciągnąć i wysadzić. Albo zostawić w tym pojemniku na tym parapecie, tak? Pomidory są bardzo żarłoczne, lubią nawożenie. Nawożenie w tym sensie, że ziemia powinna być taka dobra, tak jak mówiłam, żeby miały dużo tego pożywienia, dużo minerałów. Mogą jednak, jak będą zbyt przenawożone, będą miały za dużo tego jedzenia, to wyrosną za szybko i będą takie bardzo wiotkie. Można je podlewać na przykład gnojówką z pokrzywy, z dzikiego bzu, można rozcieńczyć, można zrobić też gnojówkę z różnych innych ziół, tylko trzeba pamiętać, że przed podlewaniem trzeba rozcieńczyć tą gnojówkę w proporcji 1 do 10, 1 do 20, do 30, w zależności od tego, jak intensywna ta gnojówka jest. No i tak jak mówiłam, największą przyjemnością będzie potem zjadanie tych pomidorów, ale obserwowanie całego procesu jest bardzo, bardzo miłe i też bardzo dobrze, aby dzieci się tym zajmowały. Tak, bo to jest taka praktyczna lekcja nauki, dlatego tak właśnie zachęcam. Nawet te osoby, które nie mają tego kawałka ziemi do tego, żeby uprawiać rośliny na parapecie, na balkonie i pokazywać dzieciom, jak opiekować się tymi roślinami. No i zachęcam, bo ta Polska nasza jest takim pięknym krajem, wspaniałym i bogatym i mamy tyle ziemi, która bardzo często leży odłogiem i naprawdę dostęp do ziemi w Polsce jest bardzo łatwy. Więc jeśli tylko znajdziecie odrobinę determinacji, to na pewno znajdziecie ten swój kawałek ziemi, na którym będziecie mogli uprawiać pomidory i wszystkie inne warzywa. A jeśli już nie swój kawałek ziemi, to po prostu poszukajcie tego lokalnego rolnika i podejmijcie z nim współpracę. Z jednej strony będziecie mieć dostęp do dobrej żywności, a z drugiej strony też rolnik się ucieszy, że ktoś się interesuje jego pracą. To jest naprawdę ciężka praca, a że ktoś mu pomoże troszeczkę i będzie to z korzyścią dla wszystkich, tak? I również dla przyrody, dlatego że oczywiście jak już podejmujemy współpracę z rolnikiem, to poprosimy go, żeby uprawiał metodami naturalnymi, żeby ta żywność była zdrowa, żeby służyła naszemu zdrowiu. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję ale bardzo. Jeszcze chciałbym, zanim się pożegnamy, to zachęcić Państwa do obejrzenia pierwszego nagrania z Julianem i z Jadwigą i Julianem. Także serdecznie do tego Państwa zachęcam. Natomiast też deklaruję, że zamieszczę pod tym filmem i pod pierwszą częścią. Oczywiście myślę, że to jest możliwe, żeby zamieścić link do filmu, o którym wspomnieliście, zanim przeklną nas dzieci. Pamiętam ten film, obejrzałem go dawno, dawno temu i uważam, że
Możliwe, że część z Państwa oglądała, ale warto ten film obejrzeć. Także zamieszczę link i będzie można wejść i sobie obejrzeć. Także na ten moment wszystko. Dziękuję serdecznie Tobie, Jadwigo i Julianie. Dziękuję Wam. No i cóż, i zapraszam na kontynuację naszej opowieści o rolnictwie. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.